obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Błogosławieństwo świętą księgą Ewangelii. Zachowałaś słowo Boże i rozważałaś je w swoim sercu. Ekscelencjo, pasterzu Kościoła Opolskiego, księża arcybiskupie, księża biskupi, współbracia w kapłaństwie, drodzy ojcowie i bracia franciszkanie, wielebne siostry, przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, miejskich i samorządowych, umiłowani czciciele Matki Bożej. Niezliczone sanktuaria maryjne, rozsiane po całym świecie, w których ludzie licznie gromadzą się do Matki Bożej, by powierzyć jej swoje sprawy, wypłakać ją przed nią i prosić ją o pomoc, przywodzą mi na pamięć fakt, który przeżyłem jako młody kapłan i który może nie jeden z was pamięta. Dnia 21 listopada 1964 roku kończyła się trzecia sesja Soboru Watykańskiego II, podczas której dyskutowano nad tajemnicą Kościoła i wypracowano wspaniałą konstytucję apostolską na ten temat. Na temat Kościoła, rozpoczynającą się od słów Lumen Gentium, światło narodów. Na ten temat Kościół bowiem jest ukazany w tej konstytucji jako światło dla wszystkich narodów, światło dla całej ludzkości. W tym dniu papież Paweł VI, jakoby chcąc ukoronować tę dyskusję i wspomniany dokument o tajemnicy Kościoła, w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie uroczyście ogłosił Maryję Matką Kościoła, to znaczy Matką całego ludu chrześcijańskiego, zarówno wiernych,
jak i pasterzy, o co zresztą zabiegał episkopat polski. Wówczas to do litanii loretańskiej dodano wezwanie: Matko Kościoła, módl się za nami. Właśnie sanktuaria maryjne, w których ludzie garną się do Maryi, pełni ufności w jej pomoc i opiekę, są ilustracją tego, jak bardzo mocno Maryja jest postrzegana matką, matką w Kościele, matką nas wszystkich pielgrzymujących do niebieskiej Ojczyzny. Niezliczone są bowiem tytuły, jakimi określamy Maryję: pocieszycielką, wspomożycielką, orędowniczką, pośredniczką i tak dalej, cała litania loretańska zawiera jedynie część tych przeróżnych określeń, którymi wyrażamy podziw i wdzięczność do Maryi. Wszystkie te tytuły jednak w gruncie rzeczy znajdują uzasadnienie w fakcie, że Maryja jest prawdziwą matką całego ludu Bożego. Czyż nie dlatego koronujemy jej obrazy i figury kosztownymi koronami? Czyż nie dlatego chcemy dzisiaj dokonać koronacji figury Matki Bożej waszego przepięknego sanktuarium, bo ona ukazała się matką, tak wspaniałą matką, że pragniemy ją obrać za naszą królową, za królową naszych serc. Ta królowa jest inna od wielu tych, które znamy z historii, od tych, które pragnęły dominować i panować nad innymi, wykonywać władzę, żyć w luksusie, na których wybór podwładni nie mieli wpływu. Gdy chodzi o Maryję, jest zupełnie inaczej. To my obieramy ją za królową właśnie dlatego, że okazała się matką. I jesteśmy pewni, że taką pozostanie na zawsze. Garniemy się do niej nie z uczuciami lęku, czołobitności czy płaszczenia się, lecz pełni ufności, by powierzyć jej nasze sprawy, wypłakać się przed nią, prosić ją o pomoc. Tak, ta królowa jest w stosunku do nas przede wszystkim matką, prawdziwą matką, matką Kościoła Świętego. Zadajmy sobie pytanie bardziej podstawowe. Dlaczego Maryja może być nazywaną Matką Kościoła? Albo lepiej, dlaczego Maryja jest Matką Kościoła? Mówiąc ogólnie, Maryja jest Matką Kościoła, ponieważ jest Matką Chrystusa. Rodząc Chrystusa w grocie betlejemskiej, w pewnym sensie zrodziła cały Kościół. Zrodziła cały Kościół. Chrystus jest bowiem głową Kościoła, a my tworzymy wszyscy Jego mistyczne ciało. Maryja zrodziła Chrystusa, którego my wszyscy jesteśmy mistycznym ciałem. Toteż Chrystus mógł
identyfikować się z Kościołem. Na przykład czytamy w Dziejach Apostolskich, że gdy Szaweł, późniejszy Paweł, udawał się do Damaszku, by prześladować chrześcijan, ukazał mu się Chrystus, mówiąc: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Spytał przestraszony Szaweł. Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. A przecież Szaweł nie znał Jezusa. Nigdy go nie widział. A Pan Jezus mówi: Ty prześladujesz mnie. On prześladował chrześcijan. Pan Jezus identyfikuje się więc ze swoim Kościołem, ze swoim mistycznym ciałem. Maryja jest matką Kościoła, ponieważ jest matką Chrystusa, którego my wszyscy jesteśmy mistycznym ciałem. Dlatego Chrystus mógł się identyfikować ze swoim Kościołem. Moi drodzy, to tak bardzo ogólnie, chociaż ta myśl znajduje bardzo głębokie uzasadnienie teologiczne. W sposób szczególny Maryja stała się matką Kościoła, gdy pełna bólu stała pod krzyżem Chrystusa. Na krzyżu Chrystus dokonywał wielkiego dzieła zbawienia świata. Maryja stała pod krzyżem, współpracując w tym dziele odkupienia. To też niejednokrotnie nazywa się ją współodkupicielką. Można powiedzieć, że na krzyżu Chrystus niejako rodził Kościół. I w tym rodzeniu Kościoła Maryja odegrała szczególną rolę. Jej obecność tam nie była bierną, lecz to był bardzo ważny moment jej misji w historii ludzkości. Kardynał Wyszyński kiedyś powiedział, że nie ma rodzenia bez matki. Dlatego tam pod krzyżem, gdy rodził się Kościół, była potrzebna matka. Była potrzebna Maryja. Właśnie tam, pod krzyżem, gdy Maryja współpracowała w rodzeniu się Kościoła, sam Pan Jezus ogłosił ją matką Kościoła. Gdy ktoś umiera świadomie, nie mówi rzeczy mało ważnych, nie żartuje, lecz mówi to, co mu naprawdę należy na sercu. Nie ma wątpliwości, że Chrystus umierał świadomie. I w tym momencie, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii Świętej, powiedział do Maryi, wskazując na Jana: Niewiasto, oto Twój Syn. Potem powiedział, wskazując na matkę: Oto Twoja matka. Te słowa, moi drodzy, nie mogą oznaczać, jak chcieliby niektórzy, zwykłą troskę Jezusa o los Maryi. Zwykłą troskę o to, by zabezpieczyć jej przyszłość, pomoc. Gdyby Panu Jezusowi chodziło o to, wystarczyłyby słowa skierowane do Jana: Oto Twoja matka, traktuj ją jak matkę. A nie byłyby konieczne
Co więcej, byłyby zupełnie niepotrzebne słowa skierowane do Maryi. Oto Twój Syn. Kto umiera świadomie, nie mówi rzeczy niepotrzebnych. Toteż Kościół od samego początku rozumiał słowa Pana Jezusa w sensie bardziej głębokim. Rozumiał, że ten Jan, uczeń, którego Jezus miłował, reprezentował pod krzyżem cały Kościół. Reprezentował wszystkich chrześcijan, wszystkich tych, których Jezus umiłował, oddając życie za nich. Od samego początku Kościół rozumiał, że słowa Pana Jezusa „Oto Twój Syn, oto Twoja Matka” były jakimś wymownym ogłoszeniem Maryi, Matką Kościoła, Matką wszystkich wierzących. W ten sposób Pan Jezus przed swoją śmiercią chciał w tym historycznym momencie niejako uroczyście powiedzieć światu i wszystkim przyszłym pokoleniu, że Maryja nie tylko go zrodziła w grocie betlejemskiej, ale także współpracowała w rodzeniu się Kościoła. Rola Maryi jako Matki Kościoła nie kończy się jednak pod krzyżem, lecz trwa. W sposób bardzo plastyczny pisali ojcowie Kościoła, czyli ci wspaniali pisarze chrześcijańscy pierwszych wieków, że z otwartego boku Chrystusa na krzyżu zrodził się Kościół. Maryja zaś, która stała pod krzyżem, wzięła ten Kościół w swoje matczyne ręce. Tak jak w grocie betlejemskiej ściskała Dzieciątko Jezus z całym ogromem swej miłości, tak samo z tą niezwykłą matczyną miłością przygarnęła pod krzyżem rodzący się Kościół. Tym bardziej przytuliła go do swego serca, bo ociekał on jeszcze krwią jej syna i dopiero zrodzony potrzebował matki. Tak bardzo potrzebował matki. A potem, gdy ten młody Kościół oczekiwał w wieczerniku zstąpienia Ducha Świętego, oczekiwał niejako tego sakramentu bierzmowania, Maryja była tam wśród apostołów. Ona była wśród apostołów w wieczerniku. Ona była tam potrzebna, bo matka jest potrzebna wszędzie tam, gdzie życie się rodzi i gdzie życie się rozwija. Ona była dla tego młodego Kościoła, jak pisał jeden z teologów, słońcem, które go rozgrzewało, cementem, który go konsolidował, klejem, który go łączył, umacniała przestraszonych apostołów, budziła nadzieję. Przecież była matką. Tę misję Maryja spełniała przez całą historię. Jest rzeczą wymowną, że od samego początku chrześcijanie jakby instynktywnie, jeszcze bez jakiegoś pogłębienia teologicznego, instynktywnie wyczuwali w niej matkę, tak jak dziecko instynktywnie rozpoznaje swoją matkę. I uciekali się do niej.
Od samego początku bowiem powstawały niezliczone kościoły i sanktuaria jej poświęcone, jak również mnożyły się dzieła sztuki i literatury na jej cześć od samego początku. A święty Bernard w swojej znanej modlitwie powie: pomnij o dobrotliwo Panno Mario, że od wieków nie słyszano, aby ktokolwiek uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc, miał być przez Ciebie opuszczony. Od wieków nie słyszano. Czyż może matka zapomnieć o swoim dziecku? Czyż może taka matka jak Maryja zapomnieć o swoich dzieciach? Chciałbym też tutaj przypomnieć, że nasz ukochany, błogosławiony Jan Paweł II, ten niezmordowany apostoł dzisiejszego świata, nie wydał żadnego ważnego dokumentu bez powierzenia go trosce Maryi. Bo czy może się dziać coś w Kościele bez udziału jego matki? Kościół jest jeden, wielki, rozsiany po całym świecie. Lecz jak przypomina Sobór Watykański II, ten Kościół realizuje się w różnych społeczeństwach, w diecezjach, w parafiach, w misjach, w domach zakonnych, w rodzinach. Sobór nazywa rodzinę Kościołem duchowym, w różnych instytucjach. Uczyńmy Maryję naprawdę matką i królową naszych parafii, naszych społeczności, naszych rodzin, naszych domów zakonnych, matką naszych serc, naszych myśli, naszych pragnień. A ona, ta wspaniała matka, będzie nas prowadziła do największego dobra, do Chrystusa, którego dzisiaj świat tak bardzo potrzebuje. Jeszcze jedno. Realizujmy w naszym życiu to, co ta wspaniała matka i królowa od czasu jej obecności na weselu w Kanie Galilejskiej nieustannie nam powtarza i czego bez wątpienia najbardziej pragnie. Zróbcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie. Bądźmy chrześcijanami czynu, dziećmi Maryi, realizującymi wolę Chrystusa na co dzień, w naszych rodzinach, w życiu społecznym czy politycznym. Prawdziwy czciciel Maryi nie zadowala się miernotą. Poprzez tę koronację, którą za chwilę dokonamy, chcemy powiedzieć Maryi: kochana matko, bądź naszą królową. Nie znaczy to nic innego, jak powiedzieć: chcemy spełniać wszystko, czego Ty pragniesz, bo to wypływa z Twego matczynego, mądrego serca, bo to jest dla nas najlepsze. A czego Maryja pragnie? Co uważa dla nas za najlepsze? Zróbcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie. Maryjo, matko i królowo, bądź z nami,
bądź w nas, pomóż nam czynnie kochać Chrystusa. Amen. Za chwilę rozpoczną się obrzędy koronacji figury Matki Bożej Loretańskiej. Na początku ksiądz kanclerz kurii diecezjalnej w Opolu, ksiądz Joachim Kobienia, odczyta dekret o koronacji obrazu, o koronacji figury Matki Bożej Loretańskiej, wydany przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów dla diecezji opolskiej. Na prośbę najczcigodniejszego biskupa Andrzeja Czai, ordynariusza opolskiego, po przedłożeniu pisma z dnia 26 stycznia 2010 roku, wyrażającego głosy duchowieństwa i wiernych, na mocy szczególnego pełnomocnictwa udzielonego przez najwyższego pasterza Benedykta XVI, bardzo chętnie pozwalamy, aby łaskami słynąca figura Najświętszej Maryi Panny z Loreto, którą w mieście Głogówek lud chrześcijański pobożnie czci, mogła być ozdobiona drogocennymi koronami w imieniu i z upoważnienia Ojca Świętego, który osobiście z należną czcią je pobłogosławił w czasie audiencji generalnej dnia 27 października 2010 roku na placu przed Bazyliką Watykańską Świętego Piotra w obecności czcigodnego ojca Krzysztofa Chóry, kustosza sanktuarium, gdzie czczona jest figura, oraz wiernych. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia, w siedzibie Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dnia 9 listopada 2010 roku podpisali kardynał Antoni Canizares Lovera, prefekt kongregacji, oraz arcybiskup Józef Augustyn Dinoja, sekretarz. Teraz do księdza kardynała podejdą diakoni, którzy przyniosą insygnia królewskie, korony, które zostaną nałożone na skronie Jezusa i Jego Matki oraz królewskie jabłko. Ksiądz kardynał wypowie słowa specjalnej modlitwy dziękczynnej, po czym w asyście miejscowego biskupa, księdza biskupa Andrzeja Czai, nałoży na skronie Pana Jezusa i Matki Najświętszej korony. Po koronacji na znak czci będzie miało miejsce okadzenie ukoronowanego wizerunku. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże nieba i ziemi. Ty w swoim miłosierdziu i sprawiedliwości poniżasz pysznych, a wywyższasz pokornych. Najwspanialszy przykład tego wywyższenia dałeś nam w Słowie Wcielonym i Jego Dziewiczej Matce. Twój Syn, który dobrowolnie uniżył samego siebie aż do śmierci krzyżowej, jaśnieje wieczną chwałą i siedzi po Twojej prawicy jako Król nad królami i Pan nad panami. Także i dziewica, która sama się nazwała Twoją służebnicą, została wybrana na rodzicielkę Odkupiciela i na prawdziwą Matkę wszystkich ludzi. Teraz wywyższona ponad wszystkie chóry anielskie, króluje w chwale z Synem i wstawia się za wszystkimi ludźmi jako pośredniczka łask i królowa miłosierdzia. Boże, wejrzyj łaskawie na tych, którzy wieńcząc koroną wizerunek Chrystusa i Jego Matki, wyznają, że Twój Syn jest Królem Wszechświata i wyzywają opieki Najświętszej Dziewicy jako Królowej. Niech idą śladami Jezusa i Maryi.
niech służą Tobie i wypełniając przykazanie miłości, niech sobie wzajemnie spieszą z pomocą. Niech się wyrzekają samych siebie i nie szczędząc swoich sił, starają się o zbawienie braci. Niech przez pokorne życie na ziemi zasłużą na wywyższenie w niebie, gdzie Ty wieńczysz koroną chwały tych, którzy Tobie wiernie służą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Po modlitwie dziękczynnej nad koronami Jego Eminencja kardynał Zenon Grocholewski wodą święconą pokropił insygnia królewskiej władzy Matki Najświętszej Jezusa, korony, jak również jabłko. Teraz nastąpi obrzęd nałożenia koron. Wcześniej czterech mężczyzn z cokołu przygotowanego na tę uroczystość, na którym stoi figura Matki Bożej Loretańskiej, znieśli niżej. Teraz dokonuje ksiądz kardynał koronacji Jezusa Chrystusa. Podczas tej koronacji nakładane są nie tylko korony na głowę Chrystusa i Matki Najświętszej, ale również symbol królewskiej władzy, jabłko, które dzierży w dłoniach władca, król, odkupiciel Jezus Chrystus. Główny koronator, Jego Eminencja ksiądz Zenon kardynał Grocholewski, nakłada koronę papieską na skronie Matki Najświętszej. Możemy również zwrócić uwagę na szaty Matki Najświętszej, szczególnie przygotowane na tę uroczystość koronacji, jak również szaty liturgiczne tej uroczystości, w której są główny koncelebrans, współkoncelebransi. To szaty okazjonalne, przygotowane na uroczystość. Widnieją na nich znaki koron dla Matki Najświętszej i Jezusa Chrystusa. Również można zauważyć charakterystyczną dla zakonu franciszkańskiego taukę, krzyż franciszkański. Zgromadzeni na tej uroczystości księża biskupi, kapłani, jak również wierni w ciszy, w medytacji przeżywają tę uroczystość, uroczystość uwieńczenia tej, która jest patronką, która jest strażniczką, która jest orędowniczką zarówno dzieci, młodzieży, rodzin, jak i osób starszych, dorosłych. Mężczyźni już umieszczają figurę Matki Najświętszej na cokole specjalnie przygotowanym na tę uroczystość. Wszystkim ukazała się w pełnej krasie, pięknie, dostojeństwie
królowa z Głogóweckiego Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej. Okadzenie figury Matki Bożej Loretańskiej przed momentem ukoronowanej. Teraz kustosz Głogóweckiego Sanktuarium, w którym znajduje się cudowna figura Matki Bożej Loretańskiej, wypowie słowa ślubowania, w których wyrazi wolę troski o rozwój kultu Najświętszej Maryi Panny i szerzenie tego kultu. Matko Boża, Loretańska nasza, Głogówecka Pani, codziennie modlimy się do Ciebie, abyś nas nauczyła wsłuchiwać się w głos Twojego Syna i wypełniać Jego świętą i nieomylną wolę. Błagamy zawsze, byś wzięła pod swą opiekę nasze rodziny, krewnych, przyjaciół i nas samych. Prosimy, abyśmy potrafili tak jak Ty, poprzez spełnianie codziennych obowiązków i cichą, pokorną służbę budować Królestwo Twojego Syna. Dziś, w dniu koronacji Twojej loretańskiej figury, do tych próśb dołączamy nasze zobowiązanie, że my, Franciszkanie, będziemy z całego serca troszczyć się o Twój kult. Obiecujemy wielbić Twoje imię, gorliwie głosić Twoje cnoty, chwalić Twą łaskawość i składać Ci cześć w tej franciszkańskiej świątyni oraz na wszystkich miejscach naszej ziemskiej wędrówki. Matko Najświętsza, przyjmij nasze prośby i zobowiązania i spraw, abyśmy czcząc Ciebie coraz więcej i więcej zachowali wiarę Kościoła, mężnie jej bronili, wytrwale ją głosili i według niej żyli. Amen. Obecnie cudowna figura Matki Bożej Loretańskiej zostanie podniesiona przed ołtarzem. Wszyscy oddajmy cześć Matce Najświętszej, obecnej wśród nas w ukoronowanym wizerunku, w sercu zawierzając jej siebie, swoje rodziny i bliskich, środowiska pracy i nauki oraz wszystkie codzienne sprawy. Potwierdzeniem tego aktu niech będzie wspólny śpiew modlitwy Zdrowaś Maryjo. Po odśpiewaniu wyznamy wiarę w Boga jedynego w Trójcy Świętej, a następnie wyrazimy nasze prośby w modlitwie powszechnej. Matko Boża Loretańska, nasza Głogówecka Pani, naucz nas ciągle wsłuchiwać się w głos Twojego boskiego Syna i zawsze wypełniać w życiu Jego świętą, nieomylną wolę.
Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych